Oświadczenie rodziców Szkoły Podstawowej Helenówki Święcic. W ocenie rodziców pani Anna Majer, dyrektor Szkoły Podstawowej Helenów II Święciec, narusza przepisy dotyczące ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o prawie oświatowym, ustawę Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawę o informacji publicznej. Pani Anna Majer, prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Jesteśmy Razem, narusza przepisy dotyczące ustawy prawa o stowarzyszeniach, ustawę Kodeksu Postępowania Administracyjnego, statut stowarzyszenia. Pani Anna Majer, nauczyciel biologii, pedagog szkolny, narusza przepisy prawa oświatowego i statut szkoły. Pani Anna Majer pełni funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia, jest dyrektorem szkoły i nauczycielem. W opinii rodziców taki stan rzeczy powoduje sprzeczność prawną, moralną i społeczną. Jako rodzice zwróciliśmy się do instytucji państwowych, samorządowych oraz stowarzyszenia o kontrolę nad działalnością pani Anny Majer. Jeżeli więcej informacji, to proszę się udawać do instytucji, do których pisma poszły, czyli kuratorium, urząd gminy, starostwo powiatowe. Jasna sprawa, już nawet się dowiadywałam od rana, ale najpierw chciałabym jeszcze, bo tutaj pani czyta o naruszaniu różnych przepisów, tak. Ale konkretnie, jakie są państwa zarzuty? Konkretnie, mogę powiedzieć tak. Wczoraj, gdy tutaj mieliśmy to zgromadzenie ciche, pani dyrektor do dzieci zwróciła się, aby nie byli do góry, bo tutaj do góry wszystko widać, na dole obklejone okna, to dzieci nie widziały nic, żeby zeszły na dół i powiedziała taki zwrot, żeby nie patrzyli na tych prymitywnych ludzi, którzy tam stoją. Także samo przez się mówi, jaka pani dyrektor jest. Ale ogólnie mamy problem z komunikacją z panią dyrektor, z zarządzaniem tą szkołą, naruszaniem wszystkich przepisów i statutu szkoły, i stowarzyszenia, które tutaj my wspólnie zakładaliśmy. Źle traktuje nasze dzieci, bo daje nagany, zwraca uwagę ciągle. Śmiem nawet powiedzieć, że zastrasza nauczycieli, którzy pod jej presją również stawiają złe oceny lub inaczej oceniają pewne dzieci. Ogólnie współpraca nie ma żadnej, powiem tak. Chociaż pani dyrektor mówi, że współpracuje, ale wielu rodziców może się wypowiedzieć, że nie ma takiej współpracy i coraz gorzej jest. Pani dyrektor nawet nie chce tak z nami normalnie rozmawiać, tylko prosi, żebyśmy się umawiali z nią na konkretną godzinę, gdzie większość rodziców pracuje. Wyskoczy tam powiedzmy na pół godzinki czy tam godzinkę, żeby porozmawiać z panią dyrektor. Raz mieliśmy takie spotkanie, akurat były wywiadówki, poprosiliśmy panią dyrektor, żeby z nami porozmawiała. Do niczego, do pewnego konsensusu nie doszło, także cały czas domagamy się, żeby pani dyrektor odeszła tutaj z tego stanowiska, odeszła z naszego stowarzyszenia, które my zakładaliśmy 10 lat temu. Tutaj rodzice się zbierali, zakładali stowarzyszenie, żeby ta szkoła, która już ponad 100 lat ma, żeby funkcjonowała. I szkoła jeszcze w Święcu, bo to były dwie miejscowości, których mieszkańcy się tutaj złączyli, zjednoczyli. A pani dyrektor sobie zrobiła, za przeproszeniem, swój folwark. A kto wybrał ją na prezesa stowarzyszenia? Był konkurs. Ja powiem tak, wszystko niby odbywało się normalnie. Pani dyrektor była naprawdę wspaniałą osobą w pierwszym roku urzędowania. Pokazywała naprawdę się z dobrej strony, ale to się zaczęło psuć. Ale w tym roku to już przekroczyło pewne granice. Ciągle nagany dla uczniów za byle co, wykorzystywanie uczniów do tego, żeby na przykład węgiel wnosili, gdzie to jest niedopuszczalne w szkole, żeby na lekcjach coś takiego było. Ogólnie źle się odnosi do uczniów. Z rodzicami to też ma takim, tak jak akurat w moim przypadku, stwierdziła, że ja dzieci nie umiem wychowywać, że żaden z rodziców praktycznie nie umie wychowywać. Nasyła kuratorów sądowych. Także tutaj już te sprawy posuwają się do tego stopnia, że MOPS-y zawiadamia. Coraz więcej tych rodziców tutaj ma z nią problem. No także chcemy to ukrócić. Czyli te problemy zaczęły się, rozumiem, nasilać tak od września tego roku szkolnego. Ten rok szkolny. A kiedy państwo zaczęliście coś z tym robić, że tak pierwsze powiem? Pisma w urzędach już poszły na początku roku. No i teraz się to nasiliło. Na początku roku szkolnego, kalendarzowego? Kalendarzowego. Okay. Gdzie tutaj już spory między panią dyrektor, uczniami, rodzicami już się powoli jakby tak klarowały do przodu i coraz więcej tego było. I w tym momencie jest bardzo dużo pism.
i w kuratorium, i w starostwie, w urzędzie gminy również. Także no, chcemy odzyskać swoje stowarzyszenie, chcemy mieć normalną szkołę i normalną szkołę, do której chodzą nasze dzieci, bo w tym momencie nasze dzieci boją się chodzić do szkoły. A jak wiele dzieci chodzi do tej szkoły? Czy to jest ponad większość rodziców, którzy tutaj z nami są? Ponad 120, nie, tutaj akurat no mówię, no, większość rodziców jest pracujących również, także niektórzy tutaj dwójkę, trójkę mają dzieci, także no, to się rozkłada, ale tak, to jest ta większość takich rodziców, którzy popierają tą inicjatywę i chcą zmian w tej szkole, zmiany. A co ma Państwa protest przynieść? Znaczy, czego oczekujecie w związku z tym protestem? No i tutaj jest problem, bo chcielibyśmy odwołania Pani Dyrektor, ale jest problem, że stowarzyszenie i prezes, zarząd mogą odwołać Panią Dyrektor. A tutaj nakładają się sprawy, bo Pani Dyrektor jest również prezesem. I ma, no właśnie, to ma, jest sytuacja bez wyjścia właściwie. Tak, i właśnie my z tym się nie zgadzamy. Na zebraniu z rodzicami, z Panią Dyrektor padło pytanie, czy Pani jako prezes zwolni siebie jako Pani Dyrektora? Powiedziała nie. Było pytanie, czy Pani jako dyrektor odejdzie w tej sytuacji, kiedy po prostu no, już większość rodziców chce, żeby Pani odeszła, żeby ta sytuacja... Powiedziała kategorycznie nie. A czy jako prezes ma jakąś kadencję? Tak, tak. Kiedy się kończy ta kadencja? 5 lat. Zaczęła. Drugi rok. Drugi rok jest, tak. Czyli tak. Jeszcze 3 lata. Tak, tak. Wyobrażacie sobie te 3 lata dalszego funkcjonowania szkoły? Nie. A jeśli nie uda się odwołać? Musi się udać. Ale zakładacie na pewno też taki wariant B. To co wtedy? To po prostu przenosimy dzieci do innych szkół, a szkoła to nie mury, tylko dzieci, tak? No i będzie rządziła Pani Dyrektor sama sobie. Czyli to czekacie do końca tego roku szkolnego i potem będziecie podejmowali, rozumiecie, bardziej rygorystyczne decyzje, jeśli chodzi o Wasze dzieci. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy dzieci przenosili, tak? No to jest najgorszy z najgorszych, tak? Mhm.